Witam z tej strony Rafhart. W dzisiejszym odcinku podsumowanie sezonu 2019, modelarskiego sezonu 2019, czyli wszelkie imprezy, w których brałem udział i taka troszeczkę zapowiedź tego, co możecie spodziewać się dalej na kanale. A więc tak, to małe cudo zdobyło dwie nagrody, nie, jedną nagrodę zdobyło, bo powstało dosyć późno. To cudo tutaj zdobyło 3 nagrody, bo powstało jako pierwsze na konkurs w Inowrocławiu. Później brało udział w Chełmży również i ostatnio w Włocławku. Także to cudo zdobyło 3 nagrody, to cudo zdobyło jedną nagrodę. Wyróżnienie w Chełmży, ponieważ tak jak ja już Wam mówiłem, postanowiłem wystartować w tym konkursie właśnie budując działo. Tu mam już na 2000, właśnie muszę to sobie zapisać na tym kawałku papieru. Czy ja teraz znajdę coś do pisania? Dobra, nie znajdę nic do pisania, dobra. 2020. Tutaj mam wymienione klasy w konkursie w Inowrocławiu, jakie będą. Czyli mnie interesuje senior, bo jestem seniorem, jakby na to nie patrzeć, i tutaj mamy wszystko wymienione, co, jakie klasy są, czyli znowu to jest odcinek dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z modelarstwem, nie dla starych wyjadaczy modelarskich, którzy wiedzą, o co chodzi. Więc jeśli mamy na przykład coś takiego jak artyleria, tutaj mamy tak, artyleria samobieżna 1,72, to nie będzie, bo to nie jest artyleria samobieżna, ale to będzie artyleria 1,72 i 48, czyli ten model może startować w Inowrocławiu. Tadam! Tu już mam jeden model, który będzie startował w Inowrocławiu w tej klasie. Ten model już nie może startować. Dlaczego? Bo otrzymał wyróżnienie. Wszystkie modele, które zostały wyróżnione w latach poprzednich, nie mogą brać udziału już w konkursie. Mogą brać udział w wystawie, czyli mogę go wystawić w Inowrocławiu. Tak samo w Chełmży nie może brać udziału i nie może brać udziału w Włocławku. Tak. Ten był zbudowany po Inowrocławiu, więc może być tutaj startować. Do tego powiem Wam, że głęboko zastanawiam się nad klasą PS10 pojazdy szynowe 1-72. Firma UM ma całkiem pokaźną kolekcję takich właśnie pojazdów szynowych, gdzie naprawdę są tu duże pociągi pancerne i robią fajne wrażenie, więc może coś takiego zbuduję. Na Inowrocław postaram się też zbudować to, czyli kobuza, jeśli mi się uda, tak, jeśli czas pozwoli. Ale teraz tak, co nowego na kanale będzie? Na pewno w ten weekend, jeśli tylko nie nawali poczta lub firma kurierska, zobaczycie jaka jeden bez Arma Hobby. Będzie inbox, będzie film w 4K, co jest w pudełku, i jeśli zdążę w ten weekend, jeśli nie, to może w następny, będzie też test sklejalności, czyli jak się skleja ten model. Dobra, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję za subskrypcję. Jeśli ktoś nie ma zasubskrybowanego kanału, to kliknijcie ten dzwoneczek, będziecie wiedzieć o nowościach, bo staram się być na bieżąco, jeśli chodzi o polskie firmy, które wydają modele, staram się zawsze być na bieżąco i zawsze pierwsi możecie, jedni z pierwszych możecie zobaczyć w Polsce to, co się wydaje. Tak jak właśnie z firmy IBG pokazałem Wam, jak wyglądają nowe P11. Mam nadzieję, że pokażę Wam też, jak będzie wyglądać nowa P24. Ups! Powiedziałem, że będzie P24. Wygadałem się, dobra, sorry, nic nie słyszeliście. Dobra, okej, to jeszcze raz. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w następnym odcinku.